500 milionów złotych rocznie. Taki budżet zakłada projekt Tak dla in vitro na wsparcie niepłodnych par, dla których jedyną nadzieją na upragnione dziecko jest zapłodnienie pozaustrojowe. Dla nich in vitro to jedyna nadzieja na potomstwo. Dlatego niedawno ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem mającym przywrócić refundację in vitro. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby in vitro było finansowane z budżetu państwa, tak żeby młodzi mieli szansę na dzieci, bo to jest czasem jedyna szansa na to, żeby wyleczyć niepłodność. Także w Krośnie Odrzańskim można było podpisać się pod obywatelskim projektem. W sumie w dwóch akcjach podpisy złożyło niemal 230 osób. Jest pani za tym, żeby rodzice, którzy nie mogą mieć dzieci, żeby mogli mieć finansowane właśnie in vitro? Oczywiście, ja jestem za. Ja mam trzech synów, akurat mi się udało, ale za młodymi jestem za. A dlaczego właśnie, żeby mogli mieć dzieci? Oczywiście, tak. Każdy chyba kocha dzieci, nie? Podpisy zbierane są w całej Polsce. Organizatorzy akcji mają czas do końca stycznia na zebranie 100 tysięcy podpisów. Zbieramy podpisy. Tydzień temu zbieraliśmy pod Choreksem. Dzisiaj zbieramy pod Polo Marketem. Akcja będzie trwała prawdopodobnie do połowy stycznia. Na pewno jeszcze jakieś akcje będziemy przeprowadzać na terenie naszego miasta. Zapraszamy również wszystkich ludzi, którzy chcieliby złożyć taki podpis. Można pobrać sobie ze strony takdlainvitro.pl. Można taką listę przynieść tutaj do Żabki na ulicy Poznańskiej, tej dużej Żabki tak zwanej naszej teci. Więcej szczegółów na stronie takdlainvitro.pl.